Rozpoczyna się kolejna edycja rozgrywek Pucharu Polski na szczeblu okręgu. Już w pierwszej rundzie w akcji zobaczymy drużynę Old Boyów Lecha Poznań. W zeszłym sezonie ekipa złożona z byłych piłkarzy Kolejorza dotarła aż do półfinału. Dopiero na tym szczeblu podopieczni Teodora Napierało odpadli w bratobójczej rywalizacji z rezerwami Lecha. W piątek o godzinie 20 na boisku bocznym przy ulicy Bułgarskiej Old Boye Kolejorza zmierzą się z Wełnianką Kiszkowo. Spodziewamy się wysokiego zwycięstwa. Retransmisję tego meczu będzie można zobaczyć na antenie Lech TV. W składzie na pewno nie zabraknie Krzysztofa Piskuły. Zawsze do każdego meczu podchodzimy z optymizmem i każdego rywala traktujemy jak najbardziej poważnie. No, każdy przeciwnik stawia jakieś warunki. No, my możemy jedynie nadrabiać doświadczeniem, że tak powiem, na boisku, no, bo wiadomo, że przyjeżdżają zespoły właśnie takie, które mają dużo młodzieży u siebie w ekipie i po prostu biegają automatycznie więcej od nas, bo po prostu są niektórzy dwa razy młodsi od nas, no i to taka jest kolej rzeczy. No ale też przyzwyczailiście nas do wyników dwucyfrowych, czyli nawet jeżeli może już te walory fizyczne nie są takie, jak być powinny, no to zawsze te umiejętności techniczne, wasze zgranie i fantazja pozwalają wygrywać wysoko. No tak, no tak, zgadza się. No, zgranie, fantazja, no można powiedzieć, że tu każdy z każdym grał w Old Boya w lidze, jeżeli gramy w Old Boya wszyscy razem, no i jest bardzo dużo zawodników z przeszłością ligową, także no... Jeżeli nam akcje wychodzą ładne, składne i strzelamy dużo bramek, to się cieszymy. Chyba właśnie o tą radość przede wszystkim chodzi w grze w Pucharze Polskim, no bo zakładam, że wyniki oczywiście też wam na tym zależy, ale to chyba jednak mimo wszystko jest sprawa drugorzędna. Chodzi o to, żeby razem przebywać, spotykać się i dobrze się bawić. Tak, dokładnie. Spotykamy się po latach, bo graliśmy właśnie wszyscy razem w jednym zespole w Lechu i gdzieś te drogi nasze się rozchodzą po karierze piłkarskiej i bardzo fajnie jest się spotkać w szatni, porozmawiać sobie i pośmiać się i zagrać razem mecz. Jakim cudem wy w zeszłym roku tak wysoko doszliście, skoro to właśnie przede wszystkim zabawa? A może o to chodzi, kiedy ma się do tego inne podejście, no to te mecze tak lecą i się wszystko wygrywa? Nie, no generalnie można powiedzieć zabawa, ale też człowiek wychodząc na boisko chce wygrywać i chce pokazać jak najwięcej. Chce strzelić jak najwięcej bramek, bo to też na tym polega. Oczywiście możemy się spotkać, możemy sobie porozmawiać, pośmiać się i wszystko po kolei, ale też dwa lata temu mieliśmy taką wpadkę, bodajże przegraliśmy 2-0 u siebie też mecz z okręgówką i generalnie po tym meczu nie było nam do śmiechu, bo chcieliśmy dojść dalej, także zabawa zabawą, ale też byśmy chcieli jak najwięcej wygrywać i zajść jak najdalej. Taki Puchar Polski to dla was atrakcja, ale ja tak sobie myślę, że największa atrakcja to jest dla tych drużyn z A-klasy czasami, może czasami trochę lepszych, nawet z trzeciej ligi, że mogą zagrać z byłymi piłkarzami Lecha Poznań, którym kiedyś się kibicowało, dla których przychodziło się na stadion przy Bułgarskiej. No to by trzeba było zrobić wywiad z tymi ekipami, które do nas przyjeżdżają, aczkolwiek no, spotykamy też kolegów, z którymi graliśmy gdzieś, jeżeli jak się grało w lidze, gdzieś Puchar Polski w trzeciej lidze, gdzieś się grało w rezerwach, też niektóre mecze po kontuzji i też spotykamy kolegów w innych zespołach, gdzie też razem mieliśmy jakieś potyczki z innymi klubami, no... No na pewno, no, są głosy, że fajnie było z wami zagrać po meczu, jak sobie dziękujemy za mecz, to zawodnicy z przeciwnych drużyn fajnie było z wami zagrać. Są takie głosy, że po prostu dla nas to też jest jakaś tam radość z tego wszystkiego.